Tak sobie myślę, że w świetle tego, o czym dzisiaj tutaj mówiliśmy, ktoś mógłby uznać za wręcz ironiczne, że to Noemi przetrwała to wszystko. Że to ona, chociaż wróciła z Moabu, zgorzkniała i już powiedziała: nie nazywajcie mnie Noemi, ale Mara, gorzka. Że to ona w końcu u kresu tej księgi doświadcza tego cudu odkupienia i niejako zostaje wzbudzona z martwych do nowego życia. Ale czyż tak nie jest właśnie w Bożym planie i w Bożym zamyśle z człowiekiem? Czyż nie jest tak, że dopiero kiedy człowiek upadnie nisko, kiedy człowiek wreszcie znajdzie się w tym miejscu, kiedy jego oczy stają otwarte i wyznaje: tak, faktycznie jestem grzesznikiem, jestem niegodzien, jestem zgubiony, wszystko stracone, już koniec ze mną, jestem zły. I to nie tylko przez to, że zrobiłem jakieś złe rzeczy tu i tam, ale w głębi mego serca widzę zło. W głębi mego życia widzę to źródło nieprawości, z którym po prostu nie potrafię sobie poradzić. Chociaż mam chcenie dobre, to wykonania tego, co dobre, brak. I chociaż wiem, jakie są słuszne Boże wymagania, i chociaż niejednokrotnie obiecywałem sobie, że już tego nie będę i z tym zerwę i tego się pozbędę, i widzę, że po prostu nie daję rady. Oto tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam też łaska jest obfita. I takim jest zamysłem Bożym, aby posłać Zbawiciela do grzeszników, do chorych, którzy potrzebują lekarza, do słabych, do nędznych. I w tym całym naszym ludzkim, upadłym świecie znaleźć tych, których Bóg sobie upatrzył, aby byli Jego dziećmi, i okazać im łaskę i zmiłowanie. Chwała Bogu, że ta księga, chociaż zawiera, tak jak dzisiaj tutaj widzieliśmy, tak tragiczne obrazy, jako całość zawiera piękny obraz, radosny obraz, obraz zbawienia, obraz odkupienia, obraz wyprowadzenia z ciemności do światłości i udzielenia prawdziwego szczęścia, prawdziwej radości. Naomi, chociaż jej imię brzmiało przyjemność i rozkosz, wydawało się, że jej życie było usiane pasmem nieszczęść i smutku, i cierpienia. A jednak Bóg miał dla niej ten dobry zamysł uszczęśliwienia jej w końcu, udzielenia jej wesela i radości, kiedy ją odkupi. Bracia i siostry, cokolwiek było z nami, gdziekolwiek byliśmy w naszym życiu, tak jak apostoł Paweł tutaj mówił do Tymoteusza, i my byliśmy niegdyś nierozumni, i my byliśmy ci idioci, i my byliśmy zbuntowani, i my mówiliśmy: to, co mnie Bóg obchodzi, o, tam w niedzielę swój porządek żeśmy odprawili, o, tam jakąś swoją religijność mieliśmy, ale na co dzień byliśmy nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom. My tacy byliśmy. Ale Bóg nas znalazł. Ale Bóg nie odrzucił nas. Bóg nie zdeptał nas, nie zniszczył nas. Chociaż byłoby to słuszne i sprawiedliwe i nic nie mielibyśmy na swoją obronę, gdyby tak z nami postąpił. Byłoby to sprawiedliwym, gdyby nas zniszczył. Ale tego nie uczynił. Okazał nam wielką łaskę w Panu Jezusie Chrystusie i
posłał do nas ludzi i w nasze serca wlał wiarę i nam dał to pragnienie, by Go szukać, by się zastanawiać, by przejrzeć na oczy i zobaczyć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, i wskazać nam na Pana Jezusa Chrystusa jako Tego, który nas może odkupić i wyratować. Nigdy nie zatraćmy tej radości zbawienia. Nigdy nie zatraćmy tego cudu naszego odkupienia. Że nas, niegodnych, wykupił z tego świata, abyśmy byli Jego szczególną własnością pośród wszystkich ludzi. To wielki cud, to wielka łaska. To szczególne wybranie. Za to chcemy zawsze Mu dziękować i o tym pamiętać. I to ciągle podsycać ten ogień tej świadomości tego, jak to jest ważne, jak to jest cenne, jak to jest piękne, jak to jest wartościowe. Że Bóg się nad nami zmiłował, kiedyśmy byli grzesznikami, kiedyśmy byli słabi, kiedy sami sobie nie mogliśmy pomóc. Wiemy, że Pan Jezus zapłacił wielką cenę, aby nam to umożliwić. Pan Jezus poszedł na krzyż, aby nas, niesfornych, nierozumnych, błądzących, w niewoli pożądliwości i rozkoszy, wykupić z tego stanu. I chociaż rozmyślanie o Jego śmierci jest też takim pełnym bólu i cierpienia i męki naszego Pana, obrazem czegoś, czego myślę nawet i dzisiaj czasami nam trudno się z tym pogodzić, że taki Bóg obmyślił sposób naszego zbawienia. Ale czytamy, że Pan Jezus, nie patrząc na hańbę krzyża, oczekiwał należytej Mu radości. Patrzył w przyszłość, patrzył poza krzyż i widział tych, którzy dzięki Jego męce, Jego duszy będą uratowani, będą zbawieni. I też my, kiedy wspominamy Jego śmierć, to nie skupiamy się nad tymi detalami Jego cierpienia, chociaż o nich mówimy. Ale patrzymy poprzez Jego cierpienie, poprzez Jego ofiarę, poprzez Jego mękę na owoc Jego uniżenia, Jego hańby i Jego śmierci. Nie zatrzymujemy się i nie ograniczamy się jedynie do tego właśnie tragizmu, tego, co tam się wydarzyło na Golgocie, tego zła, jakie tam miało miejsce, tego zaparcia się Judasza i zdrady Judasza właściwie, i zaparcia się uczniów i tej przewrotności Piłata i obłudy faryzeuszów i tego wszystkiego, co tam się działo. To wszystko wiemy, tak było i to o tym mówimy, ale wiemy, że było to częścią Bożego zamysłu, było to częścią Jego planu. To, co ci ludzie uczynili, to tak Bóg zamierzył, aby nas zbawić, aby nas ratować, i nie tylko nas, ale wielu innych, którzy, usłyszawszy tę dobrą nowinę, że Jezus nas kocha mimo naszej grzeszności, że Jezus za nas umarł i że Jezus daje nam możliwość w ratunku z naszego grzechu, wyzwolenia z tych więzów nieprawości i życia nowym życiem. Przyjęliśmy to i dzisiaj jesteśmy wdzięczni, że tego doświadczyliśmy. Dzisiaj nie zamienilibyśmy, mam nadzieję, tego za żadne bogactwo tego świata, ani cokolwiek, gdziekolwiek, ktośkolwiek ma nam do zaoferowania. To jest naszym bogactwem. I Pan Jezus chce, abyśmy o tym dobrze pamiętali, abyśmy to mieli w pamięci i mieli to w naszych sercach. I dlatego też pozostawił tam tą pamiątkę Jego śmierci, abyśmy, łamiąc ten chleb, pamiętali o Jego ciele złamanym za nas. Pijąc tego kielicha, pamiętali o Jego krwi przelanej za nas, na oczyszczenie naszych grzechów, odmycie nas, stawienie nas przed obliczem Bożym, czystych, świętych, nieskalanych. Pochylmy nasze głowy jeszcze w modlitwie, proszę. Panie, tak bardzo dziękujemy Tobie, żeś nas znalazł. Byliśmy wszyscy zbłąkani jak owce. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Byliśmy utytłani i pobrani różnymi grzechami, różnymi nieprawościami. I w naszych sercach było to źródło nieprawości, źródło zła. Także nie byliśmy w stanie czynić dobrze, chociaż